Zdrowia! W dziwacznych czasach żyjemy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Ameryce akademicy, profesorowie, studenci budują komunizm na uczelniach, a akademicy, studenci i profesorowie w Chinach walczą o wolność myśli i wypowiedzi. No, takie czasy są. 2019 rok. Okazuje się, że Chiny po prostu przykręcają śrubę na uczelniach. Teraz zostały, na wielu uczelniach zostały zrobione poprawki w statucie, w tej karcie uniwersytetów. W zasadzie no to tam pokazuje, czy przypomina nadrzędną rolę partii komunistycznej. I nie tylko, że nadrzędną rolę partii, no ale ta niezależność akademicka w zasadzie jest mniej w tym wszystkim ważna. No jest to taki postęp komunizmu albo walka komunizmu Komitetu Centralnego. Kiedy się rozluźnia ta warstwa, powiedzmy, inteligencka, cała ta nomenklatura, która trzyma ten miliard ludzi, no bo trzeba pamiętać, że ci ludzie wykształceni w myśli komunistycznej, no to oni mają dobre fuchy, oni mają dobre mieszkania, samochody, biznesy prowadzą, 40% żołnierzy w Chinach, no to ma wyższe wykształcenie, na te 600 milionów ludzi, no to są po prostu robotnicy i chłopi. I w żadnym komunistycznym państwie partia komunistyczna nie dba o robotników i chłopów. No tyle tylko, że Polska, Rosja, Ukraina, te wszystkie Niemcy wschodnie, no to ludzie, no w niektórych czasach, no i w Chinach z głodu poumierało miliony ludzi, no to teraz jedyne co, to komuniści osiągnęli to, że Chińczycy nie umierają z głodu, no ale jednak te 80%, no to nie jest przy żłobie, no ale nie umiera z głodu, no to jest duży postęp. No i teraz ta wiodąca rola partii zdenerwowała trochę tych profesorów, akademików, no bo jeżeli te wspominanie było w karcie, w statucie niezależności, profesorowie w Szanghaju, powiedzmy Fudan, taki prestiżowy, renomowany uniwersytet w Szanghaju, napisał, że to jest początek końca. No, długo nie zajęło, żeby tego jego wpisy zniknęły. I wszystkie te wzmianki o niezależności akademickiej zostały zamienione na podporządkowanie się partii komunistycznej, no i dedykacja do patriotyzmu, I tego rodzaju no, komunistyczne slogany w Ameryce. Dla odmiany w Kalifornii, powiedzmy w Berkeley w 1960-70, kiedy był ten Wietnam, kiedy była ta wojna, no to komuniści krzyczeli o wolności słowa, o wolności wypowiedzi, walczyli o tym, że mogą nasikać na flagę, nasrać na flagę. No teraz doprowadzili do tego, że za spalenie flagi różnej maści seksualnej człowiek poszedł siedzieć do więzienia. Jeżeli by spalił czy nasrał na flagę amerykańską, no to byłby wolny, wszyscy by klaskali, a zrobił coś podobnego na flagę tęczową, to siedzi 16 lat. Także 60 lat minęło. No i ci sami, te same grupy komunistyczne, te same grupy lewackie doprowadziły do tego, że na uniwersytetach amerykańskich, na koledżach, które w zasadzie są po to, żeby te instytucje uczyły ludzi, obywateli rozmawiać ze sobą, żeby nie było tego zabijania, żeby jedna strona posłuchała drugiej strony i żeby doszli do jakiegoś zdrowego rozsądku i ustanowili coś, czy postanowili, czy zrobili prawa, które zadowolą wszystkich, albo co najmniej wszyscy będą niezadowoleni w takim samym stopniu. Teraz uniwersytety, koledże, jeżeli ktoś chce przyjechać
z bardziej takiej prawicowej strony, tradycyjnej strony, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja, tego rodzaju rzeczy, no to komuniści przychodzą i krzyczą, że musi być to zakazane, że to jest faszyzm, no bo wszystko w Ameryce teraz to wszystko jest faszyzm. Jeżeli nie jest się komunistą, no to jest się powiedzmy faszystą, hitlerowcem, narodowym socjalistą, tego rodzaju rzeczy. W Ameryce nie mówią narodowy socjalizm, oni po prostu skracają nacji, gdzie większość tych wegetarian, wegetarian, wegan, wszystkich ludzi, którzy w zasadzie no słabego zdrowia, lesbijki, homoseksualiści, wszystkie te drobne grupy opanowały państwo, no a cała reszta jest terroryzowana. W Chinach, na Uniwersytecie Fudan napisał, że jest bardzo zszokowany, bardzo wstrząśnięty tym, że są te takie poprawki i że w zasadzie te poprawki no to są niezgodne z dyrektywami Ministerstwa Edukacji. No, co się stało? No, stało się, że po paru godzinach też tego wpisu nie było. Nanjing University. Nanjing no to jest południowa stolica Chin. Ona była stolicą, bo to jest Nan, to znaczy południe. Przed II wojną światową to była stolica, a Beijing to jest północna stolica. No to właśnie w tym Nanjing Uniwersytecie też napisał, że to jest nieprawdopodobne, że były takie poprawki. No, wszystko zginęło. W środę w zeszłym tygodniu na Fudan Uniwersytecie wszystkie te poprawki były, ta strona z tymi poprawkami była widoczna 1-2 miliony razy. No i to wszystko zginęło. Później studenci z Fudan Uniwersytetu wyszli w kawiarni, zaczęli śpiewać hymn uniwersytecki, a tam w tych słowach to było napisane, że akademicka niezależność i wolność myśli jest ważna. No, były to teksty, słowa, które były możliwe, czy były wpisane do karty lata temu, a teraz już nie jest. No, część podkreśla, że Fudan Uniwersytet co najmniej nie oszukiwał, czy nie ukrywał tego wszystkiego. Większość tych ministerstw and college w zasadzie no boi się, tak? No boi się, no bo to jest jednak, to jest budżetówka, to są ludzie przy żłobie, to są ludzie dobrze sytuowani, oni uczą tak jak partia nakazuje. Prezydent Xi Jinping, no to się nazywa prezydent, ale to jest pierwszy sekretarz partii komunistycznej. Niestety wszystkie te czerwone świnie w telewizji, w radiu, no to nazywają go prezydentem, ale w Ameryce, w Chinach nie ma czegoś takiego jak prezydent. On jest po prostu pierwszym sekretarzem partii, a dla zmielenia przeciwnika nazywają go prezydentem. Tam nie ma czegoś takiego jak prezydentura. No i zaciska tą maszynkę komunizmu. Ta partia, ta kontrola ideologiczna się wzmaga, te nauczanie patriotyczne się wzmaga. No, nauczanie patriotyczne, kochanie swojego państwa i narodu nie jest takie złe, no tyle tylko, że jest zawsze przyklejone narodu komunistycznego i państwa komunistycznego, no to jest dosyć ciężkie. No w Ameryce większość
tych grup uniwersyteckich, no to po prostu była taka selekcja negatywna, no i szanse na konserwatystę, żeby miał jakąś pozycję na uczelni, to po prostu nie ma. No tyle tylko, że to ta banda komunistów amerykańskich sama to zrobiła, a w Chinach jest to robione, no powiedzmy, wygląda na to, że w Chinach starali się być, no tak jak w Ameryce, powiedzmy w latach 60. To wszystko się przeskoczyło. No dlaczego tak się zaczyna? No zaczyna się dlatego, że powiedzmy w Hongkongu są te zamieszania. Teraz będzie 30 lat tej masakry na Tiananmen Square, czyli niebiańska brama tam w Beijing. To jest powiedzmy potężny taki plac defilad, gdzie jak w telewizji widzicie, no to jest ten potężny obraz Mao Tse-tunga, no bo Mao Tse-tung, no to w zasadzie jest takim chińskim bogiem. Tam religia jest niszczona, no ale jednak ta wiara w swoich przywódców, te kulty jednostki, no to są, to jest to silne. No i na kampusach to z reguły ci studenci mają jakieś takie nowe myśli, no ale Chińczycy, komuniści, chińscy doszli do wniosku, że nowe myśli nowymi myślami, no ale jakiekolwiek ruchy dotyczące praw robotnika i chłopa, no to trzeba likwidować, no bo to nie wiadomo, co się przekształci z praw robotnika i chłopa, jak daleko sięgną po władzę tych czerwonych świń przy korycie. Wszyscy ci neomarksiści, czyli te frakcje, tak jak w Polsce, w PRL-u, czy coś, to zawsze były te frakcje jednopartyjne, no to z reguły się wystrzeliwali, czy wysyłali na z góry upatrzone pozycje do ministerstw, do ambasad i tak dalej. No w Chinach to jeżeli ktoś za dużo podskoczy, no to go skazują automatycznie za korupcję. No ale wszystkie te ruchy, takie ruchy jakiekolwiek odbiegające od myśli, powiedzmy, Komitetu Centralnego, no to są niszczone. Ludzie, profesorowie, powiedzmy, profesor na Uniwersytecie Tsinghua, to był zawieszony za to, że tam miał jakieś negatywne wzmianki dotyczące Xi Jinpinga. No i człowieka już nie ma. Te zmiany, o których mówię, no to data jest 2 grudnia, ale w zasadzie to się pojawiło się to w środę 18 grudnia, także to 2 tygodnie gdzieś się tam gotowało. Wszystkie te zmiany, powiedzmy, na Uniwersytecie Renmin, University Renmin, to znaczy takie obywatelska, czy tam ludzka, no bo Renmin, no to są obywatele, ludzie, to tam wpisali poprawkę taką, że tam był, że trzeba, że musi być taka szeroka, bardzo szeroka władza Komitetu Centralnego i partii. No, jak to jest? No cały świat, powiedzmy, się toczy. Chińczycy chcą wolności, w Ameryce uniwersytecy chcą komunizmu. Naczytali się w tym dobroci, w tym bogactwie, w tych pieniądzach zarobionych na wolnym rynku i dzięki wolności słowa, no to wytworzyły komunistów. W kraju komunistycznym oni widzą te negatywne. No, ciężkie czasy, to są 2, 3, 4 pokolenia i wszystko jest do góry nogami. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, codziennych filmików i do następnego.